bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Lwowie, gdzie śpiewy ptiet molą i płocą ze snu. Tylko w Lwowie. Studio Lwów. Wojciech Jankowski, witam Państwa serdecznie, jak zawsze w środy o tej porze, czyli 9.15 w Polsce, w Warszawie i w Krakowie, a na Ukrainie jest godzina 10.15 o tej porze, a nawet już 16. O tej porze zaczyna się Studio Lwów. W dzisiejszej audycji jak zwykle powiemy o aktualnościach z obwodu lwowskiego oraz odwiedzimy nawet Górę Popiwana, więc sąsiadujący obwód stanisławowski, który teraz nazywany jest obwodem iwano-frankiwskim. A potem również odwiedzimy Półwysep Krymski i jak często ostatnio w naszych spotkaniach będziemy rozmawiać o homonimach. Trudne słowo, nie wszyscy na co dzień je używają, czyli o wyrazach w języku polskim i ukraińskim, które są czasami złudnie podobne, a skutki ich używania bywają. Mogą tworzyć trudne sytuacje, o tym już 3 razy opowiadaliśmy w naszej audycji, ale zaczynamy aktualnościami i nie z obwodu lwowskiego, chociaż z historycznej archidiecezji lwowskiej, bo tam, gdzie teraz się przeniesiemy, historyczna archidiecezja lwowska istniała po II wojnie światowej. Przeniesiemy się do Lubaczowa, bo tam w piątek rozpoczął się Festiwal Dziedzictwa Kresowego. Jest to ogromna impreza, która trwa ponad tydzień. Przyjeżdżają tutaj kresowianie, turyści czasami też odwiedzają. Są tutaj sesje poświęcone kwestiom wschodnim, kresom, organizacjom kresowym. Występy zespołów, koncerty, Jacek Kowalski na przykład, chyba możemy użyć słowa gwiazda, występował w czasie tego festiwalu, który zaczął się w środę, a będzie trwał jeszcze przez cały tydzień. Byliśmy na miejscu, rozmawialiśmy z jednym z organizatorów, wójt gminy Lubaczów, Wiesław Kapel, tak mówił o tym wydarzeniu. Organizujemy od 15 lat, z tym, że wcześniej było to takie wydarzenie lokalne, wydarzenie tylko związane z ziemią lubaczowską, czy nawet z gminą Lubaczów jako mniejszą jednostką. Jednodniowe, potem dwudniowe, najpierw w formule festiwalu kultur, traktującego o wielokulturowości dawnych tych ziem, dzisiejszej ziemi lubaczowskiej, a później jako festiwal kultur i kresowego jadła. W 2015 roku przebranżowiliśmy, że tak powiem, festiwal dziedzictwa Kresów i już szerzej zajęliśmy się tematyką związaną z propagowaniem tego wielowiekowego, wielowątkowego dziedzictwa dawnych wschodnich ziem Rzeczpospolitej. I od tamtego czasu tak naprawdę zapraszamy tutaj do udziału w tym festiwalu i środowiska kresowe, i środowiska polskie ze wschodu, a także różnego rodzaju organizacje i instytucje, które mają w swoich założeniach zadania związane z ratowaniem tego właśnie wielkiego dziedzictwa związanego ze wschodnimi ziemiami polskimi. I tak się ten festiwal rozwija. Z kilku dni, czy z jednego dnia na początku, teraz do kilkunastu dni. Planujemy w nim i przygotowujemy program, który dotyczy tych wątków kulturowych, dotyczy wątków propagatorskich, edukacyjnych, rekreacyjnych także, bo chcemy, żeby nasi goście także nie tylko rozmawiali, dyskutowali, ale także mogli skorzystać i obejrzeć piękną ziemię lubaczowską, czy to z poziomu rowera, czy to jeżdżąc konno, czy też korzystając z różnego rodzaju innych atrakcji, które tutaj posiadamy, ale także promujemy tą też tradycyjną kuchnię kresową, opartą o tą kuchnię też wielonarodową, alicyjską, związaną także z funkcjonowaniem i działalnością na tym terenie właśnie różnych narodów. To jest ostatni dzień festiwalu, na który przyjeżdża do kresowej osady, którą stworzyliśmy też kilka lat temu, kilkanaście tysięcy osób, po to, by zobaczyć naocznie to, co prezentują na przykład zespoły folklorystyczne z terenu gminy Lubaczów i z zagranicy, ale tak, żeby posmakować tej kresowej kuchni, zobaczyć, dotknąć rękodzieła, które przygotowywane jest tutaj na naszym terenie, ale także i za wschodnią granicą, na przykład zabawka jaworowska, która zawsze jest obecna na tym festiwalu, no i spotkać się z różnymi innymi atrakcjami. Tak jest w czasie festiwalu lubaczowskiego. Zapraszamy Państwa, ci z Państwa, którzy
jeszcze nie wyjechali na urlop, zapraszamy. Może warto również tam pojawić się i uczestniczyć jeszcze przez kilka dni. Festiwal Dziedzictwa Kresów trwa w Lubaczowie. Na miejscu była m.in. brała udział w panelach dyrektor Departamentu do Spraw Współpracy z Polonią i Polakami za granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iwona Kozłowska. Zapytaliśmy ją o to, co myśli o tym wydarzeniu. Festiwal Dziedzictwa Kresowego tutaj w Lubaczowie spełnia rzeczywiście kilka zadań, kilka celów. Przede wszystkim pozwala przywrócić pamięć o polskich Kresach, o historii II i I Rzeczypospolitej, o tym, o znaczeniu Kresów dla polskiej historii, dla polskiej tożsamości. Przywrócić pamięć przede wszystkim dla społeczeństwa polskiego. Jak dyskusje prowadzone w ramach festiwalu pokazują, jak ogromny deficyt odnotowujemy w tym zakresie. Jak potrzebna jest wiedza na temat tego, co Kresy dały Polsce, polskiej historii i też rozwojowi cywilizacyjnemu społeczeństwa polskiego, a wiemy, że dały bardzo, bardzo wiele. No, wiodącą rolę odgrywa tutaj oczywiście Lwów, miasto w przeszłości niezwykle postępowe, nowoczesne, kolebka polskiej nauki, kultury. Rzeczywiście jest ogromne zapotrzebowanie na informację, na przekaz medialny na temat tego wszystkiego, co na terenach dzisiejszej Ukrainie jeszcze pozostało z tego polskiego dziedzictwa kulturowego. Pozostało bardzo dużo, jednakże wiele pracy jeszcze wymaga ochrona tych naszych polskich zabytków, cmentarzy i ten festiwal w Lubaczowie jest to taki moment z jednej strony refleksji nad tym, jak ogromne deficyty mamy jako państwo polskie w tym pielęgnowaniu naszego dziedzictwa kulturowego na wschodzie, a z drugiej strony w uświadamianiu Polaków w tym, jak wielkie dziedzictwo poza granicami naszego kraju mamy. I wiemy, że tutaj wiedza w szkołach w tym obszarze jest jeszcze niedostateczna. Wiele pracy przed nami i również Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie wspierało nadal rozwój tego festiwalu, a można rzec spotkania środowisk kresowych działających tutaj na terenie Polski. Im więcej będzie tych inicjatyw, im więcej będzie osób zaangażowanych w ratowanie pamięci o Kresach, tym lepsza, trwalsza będzie ta pamięć, którą jesteśmy zobowiązani pozostawić. Na miejscu była również podsekretarz stanu do spraw, była również sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Schmidt-Rodziewicz. Również z nią zamieniliśmy jedno zdanie. Ziemia lubaczowska to wyjątkowe miejsce. Ja jestem rodowitą podkarpacianką, to także mój okręg wyborczy. Mam tu rodzinę, mam rodzinę na Kresach. Jestem w sposób szczególny emocjonalnie i rodzinnie, ale też teraz zawodowo związana z Kresami, związana z tą ziemią. Tutaj, jeśli chce się poczuć Kresy w Polsce, nie wyjeżdżając poza granice Polski, Rzeczpospolitej, to tutaj te Kresy właśnie na ziemi lubaczowskiej, na Roztoczu, w powiecie lubaczowskim są szczególnie żywe, są szczególnie obecne. Tu czas trochę pod tym względem stanął, ale to dobrze. Tutaj czuję się tę duszę kresową, a Festiwal Kultury Kresowego Jadła i rosnące zainteresowanie już którąś edycją tej imprezy pokazuje, że warto czekać na naszych rodaków tutaj. Chętnie do nich jeździmy, jeszcze chętniej ich przyjmujemy tutaj. Tęsknimy za Kresami, tęsknimy za naszymi rodakami, a polityka państwa polskiego realizowana chociażby poprzez system wsparcia ustawą repatriacyjną i kartą Polaka, kolejnymi nowelizacjami, które w tej kadencji miały już miejsce, dowodzi tego, że my chcemy w sposób szczególny wspierać naszych rodaków ze wschodu, a Polska ma moralny obowiązek dokończenia procesu repatriacji. Moja mama świętej pamięci pochodzi ze wschodu, mam rodzinę we Lwowie, ale też nawet tutaj w Lubaczowie, na ziemi lubaczowskiej, więc jestem związana rodzinnie z Podkarpaciem i z terenami, które już dzisiaj znajdują się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, więc te Kresy mi tak w duszy grają i cieszę się, że ta miłość zintensyfikowała się i też realizuje się w moim życiu zawodowym, w tym, czym zajmuję się i jako parlamentarzysta tej ziemi, ale także... To była Anna Schmidt-Rodziewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak słyszą Państwo, w czasie tego festiwalu kresowego w Lubaczowie atmosfera jest dość swobodna, nikt tam dzieci nie stresuje, strofuje, a jeżeli chcą, to mogą sobie też pokrzyczeć, co było słychać, ale poza tym dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Wśród moderatorów Tomasz Kuba Kozłowski, mieszkańcy Warszawy z pewnością znają go, prowadzi spotkania kresowe w domu, spotkań z historią, czy Danuta Skalska, redaktor
z Radia Katowice, Lwowskiej Fali. Tak było w Lubaczowie. Do 4 sierpnia trwa ta impreza i gorąco Państwa zapraszamy. Kto jeszcze nie zdecydował, gdzie jedzie na urlop, może odwiedzić to urokliwe miejsce na samo zakończenie. Wielki koncert i również wielkie spotkanie, na które przyjeżdża czasami kilka tysięcy ludzi w osadzie Kresowej. Warto pojechać. Zapraszamy Państwa i z Lubaczowa, w pewnym sensie Kresów, przenosimy się w inne miejsce. Przenosimy się aż na samą górę Pop Iwan. 26 lipca podsekretarz stanu do spraw polityki wschodniej, współpracy rozwojowej oraz dyplomacji ekonomicznej ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Marcin Przydacz odwiedził z wizytą oficjalną obwód Iwano-Frankiwski, dawne województwo stanisławowskie. W ramach wizyty spotkał się z kierownikiem Państwowej Służby Ukrainy do spraw sytuacji nadzwyczajnych w obwodzie Iwano-Frankiwskim, przedstawicielami maltańskiej służby medycznej oraz zapoznał się z działalnością Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. O tym miejscu często Państwu opowiadamy, ale w tej chwili przenosimy się w szczególne, bardzo ważne miejsce, o którym Kurier Galicyjski stara się mówić za każdym razem niemalże, kiedy coś wydarzy się w związku z tym, a przypominam, tam trwa remont dawnego obserwatorium na szczycie tej góry. Tam również był minister Marcin Przydacz. Nasz kolega Leon Tyszczenko nagrał ten komentarz. No, wrażenie jak najlepsze oczywiście. Każdy, kto popatrzy na dzisiejszą pogodę tutaj w Czernychorze na Popie Iwanie, to może się tylko cieszyć, bo wiemy dobrze, że góry są oczywiście zdradliwe. Dzisiaj Czernychora i sam Pop Iwan wita nas piękną, słoneczną pogodą. W doborowym towarzystwie zdobyliśmy szczyt w dosyć szybkim tempie, także humory nam oczywiście dopisują, wszyscy są bardzo zadowoleni. Nie tylko z faktu, że zdobyliśmy górę, ale że możemy też zobaczyć ten fantastyczny projekt, ten projekt łączący przeszłość z przyszłością. Projekt odnowienia obserwatorium astronomicznego, które tutaj powstało w latach 30., później przez lata sowieckie zaniedbane. Dziś dzięki bardzo dobrej współpracy polsko-ukraińskiej i na poziomie politycznym, samorządowym, ale przede wszystkim akademickim, bo animatorami tego projektu jest dwóch akademików. Rektor Uniwersytetu Przykarpackiego i dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. To dzięki ich bardzo dobrej współpracy przy wsparciu rządu polskiego, czy przy wsparciu rządu ukraińskiego dzisiaj możemy obserwować, że ten budynek nie tylko nie niszczeje dłużej, a jest odnawiany. Jest odnawiany i jest też na niego pomysł. Nie tylko powstanie tutaj obserwatorium astronomiczne, ale już dziś funkcjonuje tutaj stacja ratowników górskich, co dla wszystkich turystów, także dla nas, powoduje większe poczucie bezpieczeństwa. Wszyscy turyści spacerujący po górach mogą czuć się bezpieczniej, bo dzięki polskiej pomocy, dzięki wkładowi także polskiego MSZ-u, ta stanica tutaj dobrze funkcjonuje. Także wrażenie jak najlepsze. No, będziemy dzisiaj tutaj rozmawiać i z inicjatorami tego projektu. My oczywiście jesteśmy aktywni, jesteśmy otwarci jako Polska Pomoc, jako polski MSZ na wschodzie, na Ukrainie w szczególności. To jest kraj dla nas priorytetowy. Jeśli tylko lokalne władze, samorząd są gotowe do współpracy, to my szereg projektów tutaj realizujemy. Do tej pory kilka rocznych projektów zostało tutaj przeprowadzone. Ja wierzę w to głęboko, że będziemy mogli dalej to wspierać, no, ale co do szczegółów, potrzebne są dalsze. Minister Marcin Przydacz, podsekretarz stanu do spraw polityki wschodniej, był na górze Pop Iwan. Aż zazdrość człowieka bierze, że on tam był, a inni może nie mają jeszcze okazji, nie mieli okazji, może jeszcze nie pojechali na urlop. Na miejscu był Leon Tyszczenko, nasz kolega z Iwano-Frankiwska, który rejestruje takie wydarzenia i myślę, że niebawem, za kilka dni w kanale TV Kurier Galicyjski będą mogli Państwo obejrzeć materiał z tego wydarzenia oraz wielu innych wydarzeń, które odbywają się i na których jest Kurier Galicyjski. Na przykład niedawna wizyta naszych kolegów Konstantego Czawagi i Andrzeja Borysewicza, który realizuje tę audycję w Rumunii w miejscowości Câmpulung Moldovenesc. Ale to pieśń przyszłości, a w tej chwili gość studia Lwów. Gość studia Lwów, Chrystyna Nikołajczyk, docent Katedry Polonistyki Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Już czwarty raz spotykam się, by rozmawiać o słowach homonimy. To takie trudne słowo. Myślę, że nie wszyscy na co dzień używają, a być może nawet niektórzy nie znają. Ja kiedyś nie znałem tego słowa. To takie słowa, które
brzmią podobnie, czasami identycznie, a znaczą coś innego i jak już mówiliśmy w naszych audycjach, mogą z tym być związane sytuacje czasami śmieszne, czasami wręcz nieprzyjemne. Myślę, że już wiele takich omówiliśmy. Czy pani ma w zanadrzu jeszcze coś, co nas zaskoczy, zdziwi albo rozbawi nawet? Mam nadzieję, że mam w zanadrzu takie smaczki. I dzisiaj chciałabym skupić się szczególnie na takim temacie jak podróż i różne rzeczy związane, słownictwo właściwie związane z podróżą, ponieważ jest lato, są wakacje, no i właściwie o tym porozmawiamy. No i podróż zaczyna się zwykle od sprawdzenia prognozy pogody. I wczoraj, my ostatnio we Lwowie mamy pogodę w kratkę, wczoraj przeszła burza, a ja w tym czasie patrzyłam przez okno i zastanawiałam się nad tym, że Ukrainiec w inny sposób by to powiedział. Powiedziałby, że we Lwowie wczoraj była groza, bo burza po ukraińsku możemy powiedzieć buria, ale także groza. Wczoraj była groza. No i tutaj też mogło być zupełnie inne odczytanie tego komunikatu. A potem... Czyli nawet jak burza jest niegroźna, to i tak będzie nazwana grozą. Tak, groza. Groza. No i właśnie, a po tej burzy na niebie pojawiła się przepiękna tęcza. I też kiedyś byłam bardzo zaskoczona, kiedy jedna moja uczennica, ja się zapytałam, czy pani rozumie, co to znaczy tęcza? No oczywiście, że rozumiem. Chmura. A ja mówię, ale dlaczego chmura? Po ukraińsku jest chmara. No jak to dlaczego? No tucia. No a ty, czyli pod wpływem języka rosyjskiego ona sobie skojarzyła tęcza, słowo ze słowem tucia, no i odpowiednio chmura. No i też takie ciekawostki, może nie na czasie, bo upalnie teraz jest, ale jak nas bardzo śmieszy takie zdanie, że z dachu zwisały sople. Bo sople po ukraińsku, no to coś takiego, co też może wisieć, ale pod nosem raczej. To dzieciom czasami, tak? To nie będziemy mówić. Kiedy jest katar na przykład. Na wszelki wypadek nie będziemy mówić tych słów, używać, ale w Polsce czasami też się tak mówi o soplach z nosa i to zazwyczaj u dzieci. No właśnie, takie śmieszne mamy, śmieszny obrazek przed oczyma, kiedy coś ale takiego słyszymy. Czy dobrze zrozumiałem, jeżeli Ukrainiec usłyszy, że sople zwisają z dachu, to on pomyśli nie o wodzie. Nie o wodzie, bo po ukraińsku to będzie burulka, czyli sopel, to burulka, czyli zupełnie inne słowo. No, ale jak już pogoda nam dopisała i wybieramy się w... I tych sopli nie ma. I tych sopli nie ma, tak? I jesteśmy zdrowi. No to następnie zastanawiamy się nad noclegiem. I tutaj znów mogą być problemy. Opowiem taką sytuację. Jedna koleżanka mi opowiadała o tym, jak jej znajoma chciała zarezerwować sobie pokój w hotelu. A potem chciała się upewnić, czy ten pokój rzeczywiście został zarezerwowany. I ona zadzwoniła i się zapytała panią, czy jest już moja broń. I oczywiście pani od razu powiedziała, ale nie, w naszym hotelu nie ma żadnej broni. No na to koleżanka powiedziała, no ale jak? No sama widziałam, że jest, tak? A ona miała na myśli rezerwację, tak? Bo po ukraińsku możemy powiedzieć zarezerwowaty numer, albo też zabroniowaty numer, zresztą po rosyjsku też jest takie słowo jak bronirować. No i właśnie tutaj może dojść do bardzo poważnych zakłóceń komunikacji. A poza tym my rezerwujemy, po ukraińsku będzie zarezerwowaty numer. I bardzo często też mówimy po polsku, że zarezerwować numer zamiast pokój, tak? Czyli tutaj też taka kalka się pojawia z języka ukraińskiego. Tutaj mogę się włączyć. Nasza koleżanka redakcyjna Anna Gordijewska, która też zajmuje się trochę turystyką, opowiadała o podobnej historii. To znaczy w momencie, kiedy zaczęła się wojna na wschodzie Ukrainy, ruch turystyczny z Polski bardzo spadł. Pierwszy rok, drugi prawie Polacy poza młodzieżą nie przyjeżdżali. Mówię o takich zorganizowanych wycieczkach i w pewnym momencie, kiedy
kiedy udało się wreszcie coś tak doprowadzić do tego, że jedna grupa odważy się pojechać do tej ogarniętej wojną Ukrainy, przyszedł mail z Kamieńca Podolskiego: przyjeżdżajcie, broń jest. I ogarnęła ich groza, ale nie burza. No właśnie. No, żeby uniknąć takich sytuacji, to dlatego też rozmawiamy tutaj. To jest ciekawe, że broń po ukraińsku będzie zbroja, ale po polsku też jest takie słowo jak zbroja, co znaczy po ukraińsku co innego, obladunek. Czyli tutaj nawet w odrębie tego słownictwa mamy dużo tych homonimów. Czyli po ukraińsku zbroja służy do walki, do zadawania ciosów, a po polsku zbroja rycerza to było to, co chroniło przed ciosami. Tak jest. Też zwykle zabieramy ze sobą pieniądze, jak wybieramy się w podróż, i te pieniądze bardzo często znajdują się w portfelu, co też może nas zaskoczyć. Bo jak słyszymy słowo portfel, to mamy skojarzenie z aktówką, bo po ukraińsku właściwie słowo portfel znaczy coś takiego jak aktówka, tak? A portfel, polski wyraz portfel, tłumaczymy jak hamanec. Czyli zupełnie inaczej też tutaj wyglądają te słowa. Kiedyś w marszrutce mój plecak ktoś nazwał portfelem. Byłem bardzo zdziwiony. No właśnie w języku potocznym też możemy powiedzieć na plecak portfel, ale plecak po ukraińsku to raczej naplicznik, naplecznik, ranec, rzucak zresztą. Więc, ale w stylu potocznym też czasami mówimy portfel. No i jeszcze taki na deser powiem. Kiedyś jeden mój uczeń powiedział, że no, zbliżają się wakacje, nie mam groszy, dlatego muszę podrabiać. I tutaj dwa takie homonimy są, no bo zamiast pierwszy pieniędzy... Pierwszy rozumiem, a drugiego nie. Tak, a drugiego, czyli tak, bo nie wiem, czy wszyscy słuchacze... Grosi to pieniądze. Tak, grosi to pieniądze, dlatego grosze, użył tego wyrazu. A drugi podrabiać, w sensie piedrobliaty, dorabiać. Czyli właściwie tutaj... Nie chciał podrabiać nie pieniędzy. Nie chciał podrabiać pieniędzy, tak, tylko po prostu chciał zarobić. Pani docent, czy przyjdzie pani za tydzień? O, myślę, że w tej chwili będę się żegnała ze słuchaczami na jakiś czas. Zaczynamy wakacje. Życzę słuchaczom wszystkim spełnienia podróżniczych marzeń i na pewno jeszcze się spotkamy. I proszę pamiętać o tych słowach, które pani docent Krystyna Nikołajczuk państwu mówiła, jeżeli będą państwo odwiedzać Ukrainę, a my przenosimy się w inne miejsce. Przygotowaliśmy dla państwa, tak jak tydzień temu zresztą, muzykę krymsko-tatarską. Айга, аючар димен, ама йохтыр менин ханатларым, йохтыр атлыгым. Айга, айга. To była muzyka krymsko-tatarska IZ, tak nazywa się ten wykonawca. Niestety już nie żyje, ale wśród młodych Tatarów była to legenda muzyki i muzykę taką wybraliśmy nieprzypadkowo, bo naszym gościem jest pan Enver Bekirov z dobroczynnej fundacji Hajtarma. Dobry dzień. Dzień dobry. Dobry dzień, Wojciech. Dziękuję za ciągłe zaproszenie i moje witania wszystkim słuchaczom. A myślę, że państwo zrozumieli, pan Enver się przywitał i pozdrowił słuchaczy radia w Warszawie i w Krakowie. My dzisiaj chcemy zapytać, ponieważ niedawno odbyły się wybory parlamentarne, o czym państwo doskonale wiedzą, będzie nowy skład, dość rewolucyjny w porównaniu do poprzedniego Rady Najwyższej. Chcieliśmy zapytać o stosunek państwa ukraińskiego, Rady Najwyższej, do kwestii Tatarów krymskich. Skażyć, budź łaska, jak zaraz pisja wyborił, jak szło, że znajemy, jak będzie wyglądać Werchowna Rada zaraz. Jaki stosunek ukraińskiej derżawy do pytania krymskich Tatar? No, przed tym ja chciałbym dokładnie dwa słowa сказати про те, що кримсько-татарська політична сила, скажімо так, вперше пішла на диверсифікацію. Зазвичай ми монолітно підтримували одну політичну силу. В цих парламентських виборах кримські татари були представлені в списках декількох політичних партій, кандидати від яких балотувалися в народні депутати України.
Pan Enver powiedział o tym, że jak gdyby Tatarzy nie zdecydowali się na jak gdyby jedną taką siłę monolityczną, monolit, i w tych wyborach zdecydowali się na startowanie w kilku listach politycznych. Sprawa w tym, że elektorat krymsko-tatarski, więc zaraz w okupacji w Krymu, jest tylko autorytet i przez to, zaradi того, щоб тема Криму, тема кримських татар, так чи інакше була представлена і були ініціативи з цього приводу в парламенті. На сьогоднішній день ми маємо, і це вже факт, три представника парламенту від двох партій, це Європейська Солідарність, наш почесний лідер Мустафа Джемілєв і заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, і також по списку від партії «Голос» пройшов господин Умеров, пан Умеров, який теж пройшов по списках. Інші не пройшли, на жаль. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że do Rady Najwyższej dostało się trzech przedstawicieli społeczności krymsko-tatarskiej. Mustafa Dżemilew, oczywiście wszyscy Państwo doskonale znają to nazwisko, i pan Refat Çigoz, który w tej chwili stoi... Ahtem Çigoz, który w tej chwili stoi na czele Medżlisu, i oni startowali z Europejskiej Solidarności, czyli partii Petra Poroszenki, a oprócz tego z listy partii Hołos, to jest ta partia, którą założył lider grupy Okean Elzy, dostał się do parlamentu Rustem Umerow. Tak, tak. Для нас дуже важливо, що в цих партіях, в платформах цих партій зазначено, що Крим є, був і залишається українською територією, що один із головних пріоритетів є деокупація і реінтеграція окупованих територій Криму і Луганської, Донецької областей. Також для нас важливо питання історичного відновлення права кримсько-татарського народу на самовизначення, на свої історичні батьківщини, тобто створення національно-територіальної автономії кримських татар на Кримському півострові. Пан Рефат Умеров повідав, що... Przepraszam, pan Bekirow powiedział, że ważne jest dla społeczności krymsko-tatarskiej, żeby zaznaczyć, że to jest terytorium i było Krym okupowany, to jest terytorium ukraińskie. Również, żeby mówiono, żeby brano pod uwagę obwody Ługański i Doniecki, te, które są w tej chwili okupowane, części tych obwodów. I kwestia, która dla Tatarów krymskich jest bardzo ważna, to kwestia autonomii кримських татарів на Półwyspie Кримським. Національно-територіальний – це принципово важлива. Народова, територіальна – то важна квестія. Треба зазначити, що попередній парламент, в лавах якого була створена робоча група і було декілька законопроєктів щодо створення національно-територіальної автономії, на жаль, не було політичної волі на те, щоб цей закон було ухвалено. На сьогоднішній день ми маємо вже заяви від нової політичної сили, яка, скоріше всього, буде мати монобільшість в парламенті. Зокрема, радник пана Зеленського, радник президента, вже зробив заяву в ефірі телеканалу АТР, кримсько-татарського телеканалу, про те, що є вже комітет з питань окупованих територій, і на ньому вже проговорювалося це питання. І ми дуже сподіваємось, що цього разу ця ініціатива буде продовжена, і в лавах парламенту нарешті буде вироблено цей документ. Nasz gość powiedział o tym, że kwestia ta może będzie teraz podniesiona, ponieważ doradca obecny prezydenta Zeleńskiego w wywiadzie w telewizji ATR, to była telewizja, która działała na Półwyspie Krymskim po aneksji, przeniosła się do Kijowa, działa tutaj na Ukrainie kontynentalnej, powiedział, że powstał komitet do sprawy tej autonomii, a wcześniej za poprzedniego parlamentu istniała taka grupa parlamentarna, która się miała tym tematem zajmować, ale wtedy niczego nie wyniknęło, dlatego nic nie wyniknęło z tego, dlatego Tatarzy liczą, że może teraz to się zmieni. Ще важливий інструмент є посада уповноваженого президента зі справ кримсько-татарського народу. Ця посада була створена попереднім президентом Петром Порошенко.
І на цій посаді Мустафа Джемілєв, наш шановний лідер, виконував свої обов'язки. Зараз ця посада вакантна, і ми також сподіваємось, що буде призначення на цю посаду, і ця робота буде продовжена, бо вона дуже важлива. Kolejna kwestia to jest stanowisko pełnomocnika czy upoważnionego do spraw Tatarów Krymskich, która powstała jeszcze za prezydentury Petra Poroszenki, wtedy była stworzona. Na tę funkcję pełnił Mustafa Dżemilew, lider Tatarów Krymskich, i w tej chwili nie jest to miejsce obsadzone, a jest bardzo istotne dla Tatarów. Także spodziewamy się, u nas będzie powniesie onowlenie Кабінет міністрів, будуть нові призначення. У нас є достатньо фахових людей, які на різних рівнях можуть також війти в владу і займатися не тільки законотворчою діяльністю, але і на різних місцях вирішувати питання управління країною. Ось. І ще треба зазначити, що на регіональних рівнях, зокрема у Львові, теж є певні, скажімо, діаспори, да, кримських татар, які є вимушені переселенці, і вони також активно приймають участь в соціально-політичній житті регіонів і долучаються до цих процесів. Ważna jest kwestia rządu nowego i tutaj są nadzieje na to, że również będą tam osoby kompetentne i takie, które będą zajmowały się sprawami krymskich Tatarów, i nasz gość również zwrócił uwagę na to, że istnieje w różnych miejscach diaspora krymskich Tatarów na kontynentalnej Ukrainie, w tym również tutaj we Lwowie, gdzie też są krymscy Tatarzy. Хочу також сказати, що є важливим захист прав і соціальний захист внутрішньо переміщених осіб. З різних даних, близько 20 тисяч кримських татар були змушені виїхати в зв'язку з окупацією, і вони розміщені дисперсно по всій території материкової України. На сьогоднішній день лишається низка питань до розв'язання, і це не тільки соціальний захист, зокрема питання відновлення і розвитку рідної мови, популяризації культури, міжкультурного діалогу. Це теж пріоритети, які ми ставимо перед собою. Kolejną kwestią jest, właściwie jest to seria zagadnień dotycząca kwestii zabezpieczeń społecznych i tego, jak tutaj mieszkają Tatarzy krymscy. Nasz gość powiedział o tym, że 20 tysięcy krymskich Tatarów musiało opuścić półwysep, i tu jest istotna kwestia ich zabezpieczeń społecznych i również kilku innych kwestii. Ja wiem z doświadczenia, z pytań raczej, że to dotyczy zakładania konta w banku, przeróżnych problemów, które wiążą się na przykład z tym, kto gdzie jest zameldowany, bo formalnie ktoś jest zameldowany na Krymie i na przykład nie udaje mu się jakiejś sprawy tutaj załatwić. Duże dziękuję, Sahou. Allah razowsan. Że wy przyszły, a my mamy jeszcze kolejnego gościa i za chwilę poprosimy naszego kolejnego gościa, żeby podszedł do mikrofonu. Naszym gościem jest Jan Syrnyk, szef Rady Szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce oraz szef Rady Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie. Szef Rady Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie, Jan Syrnyk. Został pan zaproszony tutaj również przez naszego gościa, przez pana Envera, ponieważ pan, mieszkając w Szczecinie, też pomagał społeczności uchodźców i głównie w tym Tatarów Krymskich. Jestem zaskoczony, mile akurat tym spotkaniem. Cieszę się bardzo. Na początek chciałbym się przywitać z słuchaczami, Krakowem, Warszawą i Lwowianami. Witam serdecznie. Witam serdecznie. A zatem, co pan może nam opowiedzieć o tym, jak społeczność Szczecina pomagała i jak pan pomagał? No cóż, pamiętamy sytuację z 2014 roku, to co się działo na Ukrainie, ten początek. Wtedy też społeczność Szczecina, Polski, wzięła aktywny udział w organizacji pomocy właśnie tutaj dla mieszkańców Ukrainy.
jeżdżąc do Lwowa, spotkaliśmy się tutaj właśnie też z panem Enwerem Bekirowym, gdzie po takich rozmowach określiliśmy potrzeby, co jest najbardziej potrzebne i pamiętam takie rozmowy, Enwer, nie wiem czy przypominasz sobie, kiedy mówiłeś o lekach, o odzieży zimowej, to co rzeczywiście związane jest z klimatem, ze zmianą klimatu, inny klimat w Krymie, inny tutaj. I takie próbowaliśmy określić główne cele i taka spontaniczna pomoc zaczęła być organizowana przez nas na początek, to co ludzie dali, później żeśmy już tę pomoc powiedzmy kierowali celową, zbieraliśmy środki i zakupywaliśmy często nawet tutaj w Ukrainie, bo było nam o wiele łatwiej i prościej kupować tutaj, pomijając drogę transportu, przejścia przez granicę, uznania tego jako pomoc humanitarną, więc to całe procedury, które były z tym związane, łatwiej nam było to organizować tutaj właśnie z Ukrainy. No i tak się nawiązała nasza współpraca, która trwa do dzisiaj. A proszę powiedzieć, kto był bardziej zainteresowany, może nie chodzi mi o podawanie procentów, czy to była rzecz, na którą reagowała diaspora ukraińska, Ukraińcy, którzy mieszkają w Szczecinie i okolicach, czy to nie miało znaczenia i Polacy, i Ukraińcy? Jak to było? Ja bym przede wszystkim powiedział na początek tak, że my nie określaliśmy, komu pomagamy. To znaczy w sensie narodowościowym, w sensie wyznaniowym dla nas był ważny człowiek i tylko to się liczyło. Czy to był Polak, czy to był mieszkający w Ukrainie, czy to był Ukrainiec, Rosjanin, no nie wiem, jaka jeszcze mógłbym wymienić społeczność. Dla nas była ważna potrzeba danego człowieka. I tak żeśmy akurat określili tą wartość, że musimy pomóc Tatarom. A kto się przyłączył? Kto chciał nam pomóc i kto, dla kogo ważniejsza była pomoc dla człowieka. I tej pomocy udzielali nam przede wszystkim Polacy mieszkający w Szczecinie, społeczność ukraińska, poprzez to, że jestem też organizatorem tego życia mniejszości narodowych w Szczecinie. Do tego włączyli się Grecy, do tego się włączyli Żydzi, do tego się włączyli Litwini, Niemcy, więc ja bym mógł określić, że generalnie wszyscy, którzy chcieli pomóc, bez względu na narodowość, pomagali wszyscy. I nie tylko w Szczecinie, ale w całej Polsce. Szczecin jest takim miejscem, gdyby spojrzeć na mapę, najbardziej chyba oddalonym na terytorium Polski od tego całego zła, które się dzieje teraz na wschodzie i na południu. Mam na myśli Półwysep. Czy to też wpływa... Czy ludzie ze Szczecina też jak gdyby czują grozę tego, co się tam odbywa? Ja myślę, że w Polsce, Polska zdaje sobie sprawę z tego, co się odbywa i czują to zagrożenie. Gorzej jest już poza naszą zachodnią granicą. Tam troszeczkę jest tym większy problem. Informacja nie przedostaje się. My często spotykamy się z mieszkańcami właśnie tu strony przygranicznej niemieckiej, którzy przyjeżdżają do nas na spotkanie i oni akurat są bardzo zszokowani, że takie rzeczy się dzieją. Ta informacja u nich jest albo inaczej przekazywana, albo po prostu nie przekazywana. I oni akurat o tym nie wiedzą. Natomiast w Polsce no chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, czym to się wiąże i jakie jest zagrożenie dla nas. A proszę powiedzieć, już nasza audycja zbliża się do końca, tak myślę, że część słuchaczy nie wie, jak duża jest społeczność ukraińska w Szczecinie i ile osób to są Ukraińcy przesiedleni z akcji Wisła z polskim paszportem, a ile osób to, no to pewnie są bardzo szacunkowe dane, to jest nowa emigracja. Jeżeli mówimy o tych wysiedlonych z akcji Wisła z 1947 roku, więc na ziemi zachodniej, północnej, to jest około 150 tysięcy. Na dzień dzisiejszy, po ostatnim spisie, to w Polsce zadeklarowało swoją przynależność do mniejszości ukraińskiej około 60 tysięcy, a w samym Szczecinie i okolicy, czyli w oddziale tutaj zachodniopomorskim, to jest około 4-5 tysięcy mieszkańców. Dziękuję panom za wizytę. Jan Syrnek, szef Rady Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych i przewodniczący szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Pan Enwer Bekirow, dobroczynna fundacja Hajtarma. Wojciech Jankowski z wami się żegna. Andrzej Borysewicz realizował audycję. Do usłyszenia. Za tydzień mogą się państwo spodziewać materiałów jeszcze z Lubaczowa, bo tam nagraliśmy kilka ciekawych wywiadów. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję gościom za obecność.